się wam kiedyś narzekać? Każdy z nas wypowiada czasami wielokrotnie w ciągu dnia słowa narzekania, złorzeczenia na sytuację, na los, na różne zdarzenia, które mają miejsce. Ale czy te sytuacje, czy to nasze narzekanie wiąże się z jakimiś konsekwencjami? Owszem, wnosi negatywną energię w nas samych i w ludzi, wokół których wypowiadamy słowa narzekania. Ale tak naprawdę nic więcej się nie dzieje. Nauczyliśmy się narzekać. Dzisiejsza historia biblijna, do której chciałbym was zaprosić, którą chcielibyśmy razem w krótkim odcinku przejść, to historia, która mówi o narzekaniu ludu izraelskiego, który wychodzi z niewoli egipskiej, prowadzony przez Boga i przez Mojżesza i udaje się do ziemi mlekiem i miodem płynącej, do Izraela, do ziemi obiecanej. Mają na pustyni, pomimo tego, że podróżują w warunkach bardzo niekomfortowych, wodę, otrzymują od Boga pokarm, mannę i przepiórki, a jednak wciąż jest im mało i wciąż narzekają. Narzekają na swojego przywódcę, który prowadzi ich nie tą drogą, którą oni by chcieli pójść. Narzekają na Boga, który nie karmi ich w ten sposób, jaki chcieliby być karmieni. Wspominają nawet, lepiej nam było być w Egipcie, w niewoli. Pan Bóg ma tego dosyć. Konsekwencją ich narzekania jest pojawienie się na ich drodze, wokół nich samych, węży. Ja stoję tu bezpieczny, oddzielony szybą od węża. Ale między Izraelitami zaczęły pełzać węże, które zaczęły ich kąsać, powodując najpierw fizyczny ból, później umieranie, w konsekwencji śmierć. Zdali sobie sprawę, że przesadzili, że to, co zasiali, przyniosło bardzo negatywne dla ich życia skutki i efekty. Przychodzą i mówią, po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, byśmy pomarli na pustyni? Nie mamy tu chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy Pan zsyła jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Izraelczycy zdali sobie sprawę z tego, że znaleźli się na granicy. Przetrwają albo nie przetrwają. Będą żyli albo czeka ich śmierć. Dlatego przyznają się do swojego błędu i przychodzą do Mojżesza mówiąc, zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, aby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. Dopiero w obliczu strachu, w obliczu trwogi, w obliczu śmierci zdali sobie sprawę, że zgrzeszyli. Że to, co mieli, było dobrym, a Bóg ma dla nich plan jeszcze lepszy. Prowadzi ich do ziemi obiecanej. Dlatego przychodzą, mówią, zgrzeszyliśmy, proszę, uratuj nas. Mojżesz rozpoczyna modlitwę, rozmowę z Bogiem. Pan każe mu zrobić węża, osadzić go na drzewcu i stanie się tak, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. My również czasami jesteśmy ukąszeni przez grzech. Jesteśmy ukąszeni przez grzech, który paraliżuje nasze mięśnie, dociera do serca, paraliżuje całkowicie nasz układ nerwowy i powoduje, że całe nasze ciało ogarnia bezwład. Potrzebujemy ratunku od grzechu, bo nie potrafimy sami się ruszyć do przodu, bo nie potrafimy sami się wyzwolić, ani sami zbawić. Dlatego przychodzimy do Boga i prosimy, uratuj nas. I zrobił Mojżesz miedzianego węża, osadził go na drzewcu, a jeśli wąż ukąsił człowieka, ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. W Piśmie Świętym czytamy, że zapłatą za grzech jest śmierć. Czy więc istnieje jakieś antidotum, żebyśmy mogli żyć? Izraelici mieli spojrzeć na drewniany krzyż, do którego był przybity miedziany wąż. To spojrzenie miało ich uratować, aby mogli żyć dalej. My, chrześcijanie, wierzący w Jezusa Chrystusa, mamy spojrzeć na Jego krzyż. Na miejsce, gdzie został przybity, po to, aby złożyć ofiarę za nasze grzechy, nas odkupić, abyśmy mogli żyć wiecznie razem z Nim. W Ewangelii Jana czytamy, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Naszą surowicą na nasz grzech,
na skażenie naszego ciała jest spotkanie w wierze z Jezusem Chrystusem, spojrzenie na Jego krzyż, powierzenie Mu wszystkich naszych dróg, a wtedy poczujemy piękną moc uzdrowienia, które On nam przynosi.